Nad Suchą Wolą zapadał zmierzch, nad Batysławowem też zapadał zmierzch, nad Magierami również zapadał zmierzch. Konkludując, w całej gminie robiło się ciemno i romantycznie. Ostatnie krowy wracały właśnie ku swym oborom po całodniowym wylegiwaniu się na trawie. Szumiał wietrzyk niosąc za sobą muczenia, porykiwania i inne odgłosy wiejskie. W tym rozregulowany silnik traktora, koncert koników polnych na łące z zasadem i pokrzykiwania starej waleniowej, która pokrzykiwała zawsze bez względu na sytuację. Teraz też postanowiła sobie pokrzykiwać i nikt się temu nie dziwił. I było to całkiem naturalne, swojskie i agroturystyczne, bo i swoi, i letnicy znali i szanowali to pokrzykiwanie. I nawet już nie odwracali głów, aby wyszukać, skąd pokrzykiwanie to dochodzi. Nie musieli, bo wiedzieli, że to waleniowa sobie pokrzykuje. I tym razem więc nie zwrócili uwagi na odgłosy dochodzące z jej obejścia. A szkoda, bo być może nie byłoby to ostatnie pokrzykiwanie Waleniowej, która w całkiem nieprzemyślany sposób podeszła do naprawy kołowrotu jej własnej, prywatnej studni. Przez pewien czas pokrzykiwała sobie jeszcze z dna studni, dodając swym pokrzykiwaniom nowej jakości tworzonej przez echo, wodę i omszone cembrowiny. Ale nie trwało to zbyt długo. W końcu ucichło. I już tylko szum wiatru było słychać i trzepot skrzydeł zagubionej szarańczy wędrownej. Dzień kończył się jak zazwyczaj. Słońce zachodziło powoli za lekko pofalowane pola, by w końcu zamigotać kilkoma czerwonymi promieniami i skryć się za horyzontem. I nie było w tym zachodzie ani w tym dniu niczego nadzwyczajnego. No właśnie, nie było. Więc o czym pisać? Dobra, to nie ma sensu, kończymy. Waleniowa odeszła do lepszego świata, pozbawionego zdradliwych studien. Traktor zaparkował przed gospodarstwem, a zagubiona szarańcza znalazła sobie partnera dzięki biuru matrymonialnemu, kojarzącemu samotne i opuszczone szarańcze. Idyla. Oklaski. Zebranie Rady Ministrów średniozamożnego państwa o prostych granicach. Premier. Szanowny panie, minister sportu, pan nie mamy w radzie. Jak to nie mamy? No nie mamy. No ale mieliśmy, dobrze pamiętam. Tak, mieliśmy panią minister infrastruktury, pieśni niedzielnej i studium głębinowych. I co z nią? U utonęła. W morzu? Na czemu w morzu? No tak mi przyszło do głowy, bo moja kuzynka mieszka nad morzem. Moja w górach. A konkretnie? 654 metry nad poziomem morza. Ja nie mam kuzynki. Utonęła? Nie, czemu? No, jakoś tak. To zresztą nieistotne. Wróćmy do naszej pani minister. Czy może mi pan wyjaśnić, jak to się stało, że zostaliśmy pozbawieni jej obecności? Padła do studni. Do studni? A co ona robiła przy studni? Próbowała naprawić kołowrót. Kołowrót? To ona już nic lepszego nie miała do roboty, a może to takie hobby jej było? Naprawa tych kołowrotów. Ja na ten przykład zbieram bobki szynszyli. Bobki? Znaczy te. Tak, te. Dokładnie. To nie jest chyba całkiem normalne. Kwestionuje pan hobby pańskiego szefa? No już, jak żebym śmiał. Każdy ma jakieś hobby. Pan też? Jakie? Znaczki. Znaczki zbieram. Znaczki pocztowe? No nie, takie większe trochę. Większe? Niech pomyślę. Przerwa na myślenie pana premiera trwała 3 godziny i 24 minuty, biorąc pod uwagę krótki wypad na siku i wypalenie kubańskiego cygara, a w zasadzie jego niedopałka. W tym czasie w budynku spółki wodociągowej Chlopot trwa casting na nocnego stróża, mającego pilnować studni głębinowej, będącej oczkiem w głowie prezesa. Przewodniczący komisji zwraca się do pierwszego chętnego: Przewodniczący, pana nazwisko? Chętny. Moczydło. Ignacy. Ładne nazwisko, takie wodne. Czy pan śpi w nocy? Śpię. Następny. Wchodzi następny chętny do objęcia stanowiska. Nazwisko. Rapier Eusebiusz. Śpi pan w nocy? Moc no czasem się zrzemna. Won, następny. Ale ja. Następny. Wchodzi kolejny chętny do objęcia stanowiska. Przewodniczący już troszeczkę poirytowany. Nazwisko. Licho bogumił. Śpi pan w nocy, ale prawdę mi tu proszę mówić. Ja w nocy? Gdzie tam. Widzi pan moje oczy? No widzę. Podkrążone jakieś. No właśnie, to od niewyspania. To nie śpi pan w nocy? No pewnie, że nie, ani w nocy, ani w dzień. Licho nie śpi. Idealny, jest pan przyjęty. Gdzieś w świecie równoległym, gdzie wszystkie przyprostokątne równe są ośmiu 8 13, lewego boku studni życzeń, gdzie istnieje brawitacja, która z grawitacją wspólnego nic nie ma, gdzie w końcu końca nie ma i mimo, że wszyscy na niego czekają, to na pewno nie przyjdzie, mieszkała sobie brzydka studnia. Krzywa była, cembrowinę z ubytkami miała, wody w sobie niewiele, a i do tego cuchnęła paskudnie. I nawet mech studzienny, tak chętnie zamieszkujący studnie świata równoległego, w tym wypadku w wymiękł, od kręgów betonowych się odczepił i runął w dół. Tak popełniając tradycyjne samobójstwo, którego popełnienie z kolei zagrożone było karą śmierci. Ale tylko w przypadku, jeśli było udanym. Samobójstwa nieudane oceniane były przez wyłonione z kręgów elity Jiri. Jiri przyznawało punkty, samoprzylepne słoneczka i talony na pobyt w solarium popiół i popiołek. Nasza studnia liczyła na przybycie jury, ekip telewizyjnych, prasy i gapiów wszędobylskich, ale niestety mech dał plamę i się zabił. A mogło być tak pięknie. Popularność, nagrody, hołdy. Życie studni mogło się odmienić, a tak... Pozostało stadziej na zadupiu, rozpylając wokół zaduch straszliwy. I stałaby tak po dziś dzień, gdyby nie zdarzenie, o którym nie opowiemy, bo trwałoby to zbyt długo i w sumie opowieść wcale nie byłaby zajmująca i ciekawa. Za to warto wspomnieć o efekcie wzmiankowanego zdarzenia. Nasza brzydka studnia po prostu się zawaliła. Runęły dreny grzebiąc pod swym ciężarem kołowrót, łańcuch i emaliowane wiaderko z myszką Miki. I oczywiście smród straszliwy. To niecodzienne zdarzenie spowodowało absolutne zaskoczenie na twarzy Waleniowej, która pojawiała się przy studni we wszystkich światach równoległych pisanych przez CH. Ale tylko tutaj Waleniowa stanęła zaskoczona faktem, że nie może wpaść do studni i pokrzykiwać. I smutek na jej twarzy się odmalował. A i pewnie łezka jakowaś po spracowanych licach pociekła. I nie pozostało waleniowej nic, jak tylko odbiec w pląsie. I odbiegła ku najbliższej studni, a potem ku następnej i jeszcze jednej. Ale wszystkie były już zajęte i z ich wnętrza dobiegały pokrzykiwania. I śmierć przestała już mieć sens. A co to za śmierć, która nie ma sensu? Premier, no myślałem trochę o tych większych znaczkach, ale nic nie wymyśliłem. Minister transportu. Drogowe znaczki. a o te chodzi. A jaki pan ostatnio zabrał? Droga bez wyjazdu. Coś mi się z taką drogą kojarzy. Serio? Tak. Ostatnio jak jechałem do ministerstwa, to kierowca mnie skrótem chciał tam doprowadzić, ale się okazało, że to właśnie taka droga bez wyjazdu była, tylko jakiś matą znak ukrad Eee, jaka to była ulica? Buraczana. B b b buraczana a kolega coś wie na temat zniknięcia tego znaku? Bo absolutnie dementuje takie plotki. Przyznać mi się tu, ale to zaraz. To, to nie ja, to, to nie ja, nie, to nie ja, to nie, tak to ja, to nie, 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 to nie ja. No to mamy w ministerstwie wakacik. To koniec? Nie było słowa o studni. No jak nie, jak właśnie było. A, a no tak, faktycznie.